Cześć Arosy, przychodzę do Was z filmem, w którym opowiem Wam o postanowieniach noworocznych. Chociaż ja staram się nie być jakby takim niewolnikiem tych postanowień i zazwyczaj mam je co roku 3 i zazwyczaj udaje mi się 2 spełnić, a jedno nie. Bo to jedno jest niezmiennie to samo od lat, czyli co? Schudnąć, mieć fit body, sexy body. Kilka lat temu, grubych lat. Nie ciało gruby, tylko ja. Miałem ciało idealne, ale moje uzależnienia narkotykowe w cudzysłowie, o których usłyszycie w tym filmie, który wyświetli się u góry, doprowadziły do tego, że po prostu rozrosłem się. Ale ja mam takie dziwne rozrośnięcie, bo ogólnie jestem szczupły, ale rosnę po prostu detalicznie, jak to nazywam. Tak, rosnę detalicznie, no ale nieważne. Jeśli jesteście ciekawi tych postanowień i różnych takich moich nowych rzeczy, które się wydarzą w tym roku, to zapraszam do oglądania. A więc, co w nowym roku? Po pierwsze, myślę, że będziecie zadowoleni, bo chcę nagrywać 3 filmy tygodniowo. Znaczy nagrywać, wyrzucać 3 filmy tygodniowo. Nie wiem, czy mi się uda to na 100%. Na pewno będą tygodnie, gdzie te 3 filmy będą. Mam nadzieję, że w każdym tygodniu. Jeśli czasami zdarzy się jednak wrzucić mi 2, to nie miejcie mi tego za złe, ale naprawdę dużo się dzieje. Chociaż myślę, że uda mi się wyrzucać te 3, czyli zawsze będą filmy w poniedziałek i one zawsze będą związane z moim zawodem. Zawsze będą filmy w środę, przede wszystkim związane z moim zawodem, ale nie tylko. I chcę zacząć wrzucać jeszcze filmy w sobotę, które będą związane z moim zawodem, ale częściej z czymś innym. Ponieważ przypominam wam wszystkim, bo niektórzy mi zarzucają, że wrzucam czasami filmy niezwiązane z fryzjerstwem. Ja od samego początku, od pierwszego filmu, od zapowiedzi, które jest tutaj, możecie sobie porównać, mówiłem, że to nie będzie tylko kanał fryzjerski. Owszem, jego podstawa jest zbudowana na moim zawodzie fryzjera, ale to nie jest tylko kanał fryzjerski. Będą vlogi z podróży, będą jakieś moje widzimisię, będą moje jakieś ekscytacje, żale, tu będzie wszystko. Ale tak, oparty ten kanał jest na tematyce beauty, szczególnie fryzjerstwa. No i chodzi tutaj o humor i dobrą energię. Pamiętajcie, to nie jest tylko kanał fryzjerski, a powtarzam. Więc też nie zarzucajcie mi różnych rzeczy, ponieważ to też jest mój kanał, ja go prowadzę. I prowadzę go w taki sposób, dlatego jest was już ponad 20 tysięcy grubo. I się bardzo cieszę, wam bardzo dziękuję. I postaram się was nie zawieść, ale ci, którzy mnie oglądają od początku, wiedzą, że to nie jest tylko kanał fryzjerski. Po raz milionowy to powtarzam. No. W tym roku będzie dużo się działo. Może wiele takich secret projektów się, wiecie, uwolni, ujrzy światło dzienne. Mówiłem o nich troszkę w filmie, który wam wyświetli się tutaj u góry. Znaczy mówiłem o nich. Po prostu mówiłem, że coś tam się dzieje, ale nic konkretnego i nadal nic konkretnego za bardzo nie mogę powiedzieć. Tylko tyle, że od jakiegoś czasu jest kilka projektów jednocześnie, które gdzieś coś tam się dzieje, ale to nie zależy tylko ode mnie, więc nie wiem, jak to wyjdzie. Mało tego, pracuję cały czas nad pewną kolekcją swoją czegoś, ale nie mogę powiedzieć jeszcze czego, ale będzie to można kupić za jakiś czas, może nawet w tym roku, ale nie obiecuję. Nie obiecuję, ale pracuję nad tym naprawdę gęsto, ale to też nie jest zależne w 100% ode mnie. Przede wszystkim teraz w moim życiu jest wszystko zależne ode mnie, ale nie na 100% niektóre rzeczy. No bo wiecie, nie da się tak do końca. Poza tym jak komuś coś zlecacie, no to też jest zależne trochę od tej osoby. Ja nie wiem, co ta osoba teraz robi. Nie wiem, czy ona sobie olewa mnie, czy moje zlecenie jest realizowane, czy nie. No ciężko to tak, wiecie, monitorować. Ale pracuję nad tym. Więc śledźcie moje Instagramy, które się wam tutaj wyświetlą. Tam też będę często się dzielił jakimiś, wiecie, nowinkami, bo pragnę też w tym roku i wiem, że mi się to uda rozwinąć Instagrama mocniej. Nawet sobie zakupiłem nowy telefon, bo nie opłacało się tam tego naprawiać, żeby jakby jakość mojego Instastory była lepsza, bo nie dość, że jakość audio na YouTubie pozostawia wiele do życzenia i mówiłem o tym w odcinku też tutaj tym wyżej, który się wam wyświetli, to Instastory też po prostu ten dźwięk jakieś harczenie, buczenie, muczenie, no z tym dźwiękiem to jest jakaś masakra. Tak jak jeszcze nie dostałem ani jednego komentarza na temat wideo jakości i na Instagramie, i na YouTubie, to jeśli chodzi o dźwięk, to wszędzie. Naprawdę, zasypujecie mnie komentarzami o dźwięku. I słuchajcie, ja sobie zdaję z tego sprawę, że ten dźwięk jest zjebany i też mnie to wkurza. Ale walczę z tym, inwestuję w mikrofony, grube hajsy, ale no nic się nie zmienia. Raz wyjdzie dobrze, raz źle i nie wiem, czego to zależy. Naprawdę, uwierzcie mi, walczę z tym. Pomagają mi też inni ludzie, ale nie wiem, co jest i nie wiem, co jest przyczyną.
Jeśli bardzo się na tym znacie i możecie mieć jakieś przypuszczenia, dajcie mi znać w komentarzu. A w ogóle, jeśli nie widzieliście mnie na planie teledysków, to jak wejdziecie na mojego YouTube'a i macie playlisty, to tam jest coś takiego jak teledyski, produkcje, bla bla, i tam macie teledyski artystów, na przykład ich troje, mi i Hała Szpaka, i przy tych teledyskach brałem udział, nawet tam na wideo gdzieś tam jestem, coś tam mówię i wyglądam jak gadanka, ale whatever, zapomnijcie. To może nie nowość, ale kontynuacja, tym razem gęściejsza, mocniejsza, intensywniejsza, ale czekamy w tym roku kilka podróży. Kilka. Z czego niektóre będą naprawdę dalekie, bo poza Europę, daleko poza Europę. Nie mówię jeszcze gdzie, bo mam mniej więcej kierunki już obrane, ale to jeszcze się potwierdzi niedługo, więc na pewno pojawią się vlogi z tych podróży. I teraz dla was takie zadanie. Dajcie mi znać, jak będę nagrywać te vlogi, co chcielibyście zobaczyć na przykład. W sensie, czy mają być to takie bardziej daily vlogi, takie wiedzieć co robię, czy na przykład informować was w jakie miejsca, coś tam, czy o fryzurach danego państwa. Dajcie mi znać, co z tych vlogów podróżniczych chcielibyście się najbardziej dowiedzieć, bo wiem, że jest dużo takich vlogów podróżniczych, ale może wy chcecie wiedzieć coś innego, więc dajcie mi znać, postaram się tak to zrobić, żebyście byli jak najbardziej zadowoleni. No i jeśli chodzi o podróże, to za jakiś czas pojawi się filmik, w którym wraz z Alą, którą znacie z tych odcinków tutaj, które się wyświetlą, będziemy mieć do was pewną sprawę, która może was bardzo zaciekawić. Was albo osoby z waszego otoczenia. Bo to nie będzie tylko stricte do was, ale może być ciekawie, więc obczaj Instagramy i mojego YouTube'a. Więc tak, będzie się działo, naprawdę się będzie działo, więc bądźcie czujni. Z postanowień i nowych rzeczy to na razie chyba tyle. Jeśli coś będzie się rodziło nowego, to oczywiście dam wam znać. Ale warto śledzić moje Instagramy tutaj na dole, moje Facebooki też tutaj na dole. No i tyle, no. No, jak macie jakieś pytania czy coś, to oczywiście piszcie. W miarę możliwości odpiszę. Piszcie komentarze. Jeśli film wam się podobał, to oczywiście kciuk w górę. Jeśli chcecie być na bieżąco, to oczywiście subskrypcja mojego kanału i warto przy niej kliknąć dzwonek, żeby przychodziły te powiadomienia, bo wiem, że niektórzy z was nie dostają powiadomień. Nawet mimo dzwonka. Nie wiem, o co chodzi. Widzicie, człowiek nie na wszystko ma wpływ. Szczególnie jeśli chodzi o jakieś rzeczy martwe, technologie i takie tam inne rzeczy. No. Także trzymajcie się owocnego nowego roku 2019.